Na zamku Zawiszy Czarnego w Rożnowie rozpoczęły się prace archeologiczne zlecone przez nowego właściciela, fundację założoną przez krakowskiego przedsiębiorcę Jerzego Mejsztowicza, który odkupił malownicze ruiny od spadkobierców rodziny Stadnickich. Zamierza odrestaurować istniejące mury, wzmocnić je i częściowo odbudować, a całość uzupełnić całkowicie współczesnymi materiałami i urządzić tu atrakcję turystyczną przypominającą postać wspaniałego rycerza zapamiętanego przede wszystkim z bitwy pod Grunwaldem. Plany są takie, żeby oczywiście była to jedna z atrakcji turystycznej Rożnowa, czyli żeby to był obiekt nie zamknięty, tylko otwarty, przyjazny turystom, żeby mogli tu wejść, zobaczyć, jak ten zamek wyglądał. Będziemy starali się tutaj zorganizować taką izbę, gdzie będą wyeksponowane wszystkie rzeczy, które zostaną wykopane. No i w ogóle jakby trochę przywrócić pamięć o Zawiszy Czarnym, który w nasze pokolenie pamięta, bo przez harcerstwo, poprzez naukę historii. Te prace dopiero się zaczęły. Ich zakres będzie bardzo skromny. Są zaplanowane w tym roku jedynie odkrywki koron murów, czyli rozczytanie układu pomieszczeń, jaki kiedyś był w tym zamku, i na tym skończymy w tym roku. Miejmy nadzieję, że kolejne lata to będzie czas ekspedycji, które doprowadzą do odsłonięcia i piwnic i zapewne pozyskania zabytków kolejnych. Niewiele wiadomo o Rożnowskim Zamku, tak zwanym Górnym. Nie wiadomo nawet, kiedy dokładnie powstał. W sposób niewątpliwy zamek dostaje się na karty historii w roku 1370, kiedy to jego właściciele Klemens i Piotr Herbugryw dzielą ten obiekt na pół, dla każdego po jednej części. Czyli 1370 rok to jest pierwszy raz, kiedy pojawia się nazwa Castrum Rożnów, czyli zamek w Rożnowie, czyli zamek rożnowski, i mamy pewność, że zamek wtedy stał. Najstarszy znany rysunek budowli pochodzi z XIX wieku i przedstawia już zaawansowaną ruinę. Badali ją XIX-wieczni historycy krakowscy, ale już po kilku dniach prac wykopaliskowych okazało się, że ich teorie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Wszystko wskazuje na to, że zamek został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku, a jego plany wewnątrz murów kurtynowych wyglądają zupełnie inaczej niż to opisywali do tej pory historycy. Dokładną datę budowy zamku ustalą badania metodą izotopu węgla C14, ponieważ w jednym z murów zachowała się oryginalna belka drewniana. Belka na przestrzał. I zbadanie tej belki dokładnie określi dokładnie z dokładnością do roku, kiedy to było, bo bada się również zaprawę, ale okazuje się, że zaprawa nie jest do końca wiarygodna. Ten stos osmolonych kamieni pokazuje, jaki był system ogrzewania zamku. Można go nazwać centralnym ogrzewaniem. W piwnicach były piece, gdzie wsadzano kamienie, które później oddawały ciepło i specjalnymi kanałami to ciepło szło do góry. Znaleźliśmy kilkadziesiąt tych osmolonych kamieni, które były wnętrzem tego całego paleniska. Codziennie kolejne odkrywki ukazują rzeczywisty wygląd i przebieg murów tego niewielkiego zameczku o wymiarach 20 na 40 metrów. Jeżeli odejmiemy od tych wymiarów grubość murów, która dochodziła do 2,5 metra, uświadomimy sobie, jak mała była przestrzeń użytkowa. To właśnie ciasnota tej budowli zdecydowała, że już w XVI wieku została opuszczona przez kolejnych właścicieli, rodzinę Tarnowskich, i od tamtej pory popadała w ruinę. Największą wartością tej budowli jest historia i legenda, jaką owiany jest najsłynniejszy właściciel zamku. Dla nas polegać jak na Zawiszy Czarnym było rzeczą podstawową. Teraz troszeczkę zapomniano o tej postaci. Myślę, że odtworzenie tego zamku w dużej części w oryginale spowoduje jakby powrót do tej historii o tym człowieku, który, o tym wspaniałym rycerzu, który rzeczywiście był ikoną polskiego rycerstwa. I co prawda on był tylko przez 2 lata. Właścicielem tego zamku od 1426 do 1428 roku, ale jest to jedyny zamek, którego był właścicielem. W związku z tym ta historia i ta legenda powinna być tym magnesem, który przyciągnie tutaj ludzi, którzy kochają tą postać, którzy się interesują. Kiedy zakończą się prace wykopaliskowe, na zamek wejdą architekci, którzy zaplanują, jak cała budowla będzie wyglądać. Jerzy Mejsztowicz zakłada, że dzisiejsza ruina stanie się nową atrakcją turystyczną Sądecczyzny za jakieś 5 lat.